pierwszy autobus. W ogóle otwarty nad ranem jest ruch normalnie. I światła są, aż dziwne. Muszę przyznać, że o godzinie 4:30 są puste autobusy. Prawie puste. Jesteśmy już pod dworcem. Idziemy najpierw albo do Maca, albo do KFC. To się jeszcze zobaczy. A potem na pociąg. Bo o 5:17 mamy odjazd. O 5:14. Gdzie jest nasz wagon? W Warszawie mamy 700 metrów do przejścia, więc spokojnie. Montowanie w toku. A na dworze dalej czarno i nic nie widać. Nie wiedziałam, że to szybko nagrają w szociach. Kiedyś tego jeszcze nie było. Nie chciałam się rano wstawać, żeby się pomalować. Teraz będę się w ciągu malowała. I oczywiście żadnego lusterka nie mam, ale mam kamerę z podglądem. Mam tylko 5 kolorów i zawsze problem, który wybrać, ale ciągle mi mało. Dobra, jakoś trochę wygląda, ale nie jest to łatwe pomalować się w pociągu. Już jest jasno. A jesteśmy już w Warszawie. Teraz była Warszawa Zachodnia i za 3 minuty będziemy na Centralnej. A mi się właśnie kończy filmik renderować. 13% zostało. Nie wiem, czy zdążę. Jak ja tu dawno nie byłam, ostatnio w lipcu, dokładnie w tym miejscu. Coś wyszłyśmy ze swojej strony. Okrążyłyśmy cały budynek dworca dookoła. Ale już widać w kim... Hop, tutaj jest. Bardzo mi się to podoba. Tutaj ten sufit. Dach. Ale jest bardzo zimno. Ale znalazłyśmy już w kin. Ale ciężko było. Ohoho. Oczywiście żarcik, kosmonaucik. To jest jeden z moich ulubionych budynków. Tylko może nie z tej strony. Fajnie wygląda z wieży. Chociaż z punktu widokowego. Budynek mamy znaleziony. Mamy jeszcze ponad godzinę, więc idziemy do tarasów. Dostałam taką wyjściówkę. A tutaj w środku serwis prostakek z powiatań. Tak wszystko fajnie. Jakieś śniadanie tam przygotowują. Ale super. Ale śliczne. Tak, właśnie mamy przerwę. I patrzcie, kogo spotkałam. Hej, Ola. Cześć, cześć. Znamy się już od 10 lat ponad. Tak, chyba do szkoły zaczęli. Dzisiaj tutaj spotkałyśmy po prostu. A obie ogóle o tym nie wiedziałyśmy, także ja bym nawet nie wiedziałam, że Kasia nagrywa. Także w ogóle. Ja mam babeczkę. Przestaw się ładnie. Cześć, Max jestem. I mam babeczkę. Także subskrybujcie Kasię koniecznie. Po dzisiejszym szkoleniu to 100 tysięcy YouTube. Wiadomo. Artystyczne ja ujęcia. I mi się w ogóle wylała, także kubek grubo. Tak. Tu się robią zdjęcia na Insta. Tak, wszyscy mają jedzenie i są szczęśliwi. Ja mam spaghetti z parmezanem i jakąś sałatkę z kozim serem. Czekaj, ja muszę jej komponować na głowę. Uwaga, słuchajcie. NPTV
Małopoleca, Kaśka Skrzynecka. Nie wiem, czy kojarzycie. To jest przeszłość z przyszłości, albo odwrót. Przyszłość z przeszłości, czyli ta laska coś śpiewa. Ale głos to ma taki, słuchajcie, u mnie w domu drzwi od kuchni ładnie skrzypią. Ale dobra jest. Dzięki! Są nawet lody, no ja tu chcę pracować! Ale dobroci! I nazwa windy, proszę bardzo. Przyjechałyśmy już do Wrocławia. Jest chwilka po 20. Zaraz jadę do internatu. Bo jutro po godzinie 8 rano mamy wyjazd na obóz. W niedzielę po 8. Super! Ale przyznam szczerze, że po 15 godzinach na nogach jestem podjęta już. Jest prawie 22. Ja jestem bardzo śpiąca. Ale muszę się spakować na ten cały tydzień przyszły. Jeszcze kończyć montować filmik, żeby był w tym tygodniu, bo od razu mówię, że w przyszłym tygodniu vlogmasów raczej nie będzie. Będziemy codziennie od rana do nocy siedzieli nad informatyką, więc nie sądzę, żebym znalazła chociaż godzinę dziennie na montowanie, więc przepraszam bardzo. Dobra, ja się wykąpałam. I teraz jest idealna pora, żeby zrobić maseczkę. A, właśnie! Przyszłam jeszcze kalendarz do odpakowania. W sensie prezent dzisiaj. Dzisiaj jest 9. Dzisiaj kolejna maseczka chyba. Dzisiaj maseczka Peel Off z kokosem i z aloesem z Bielendy. A właśnie chciałam zrobić tą poprzednią, bo tamtej jeszcze nie użyłam, a już mam kolejną. W ogóle już tam zdążyłam zrobić artystyczny nieporządek na łóżku. Szybko poszło. Ja to muszę przekłócać, bo tu jest nisko półka. Dobra, mam tu dwie maseczki. Wokół oczu, ust i szyi. A bardzo ładnie pachnie. Dobra, ta maseczka rozprowadzona, a teraz ta druga, z naturalną glinką i aktywnym węglem. To teraz 10-15 minut. Teraz jest idealna pora, żeby się spakować. Płyny biorę zwykle takie malutkie. W sensie z tego przeleję tutaj trochę jeszcze, bo tyle mi nie starczy raczej. Biorę dwie pary leginsów termoaktywnych, bo to będzie bardzo zimno. Dobra, jestem prawie spakowana. Wziąłem dwie gorące bluzy, jeszcze jakieś dresy muszę ciepłe doładować. Koszulek mam 5. Płyny do mycia ciała, koszulki, tam piżama, na dole ręczniki. Wszystko jest! Tylko jeszcze spróbuję poduszkę gdzieś dopchnąć, bo ja nie lubię spać na nie swojej. I kocyk! Dobra, czyli będę musiała brać tą torbę jeszcze. Chyba muszę już zmyć. Ale zrobiłam sobie listę na jutro, co muszę wziąć rano. Albo dopakować teraz, żeby nie zapomnieć. Dobra, zmyłam tą maseczkę. I muszę powiedzieć, że skóra jest mega mięciutka i milusia. To tak po jednym razie polecam, naprawdę. Bym zapomniała. Prezenty muszę wziąć przecież na najbliższe... Jutro jest który? Dobra, to mam 11, 12, 13, 14, koncentrat pomidorowy i 15. Pokazałam dzisiaj zawartości torby, którą dostałam na szkoleniu, na tych warsztatach. Taki super notesik, notatnik. Naklejka mi wypadła. Naklejka YouTube, długopis, również z nazwą tego wydarzenia. I naklejka! Będę spakowana strasznie, bo mam tutaj walizkę taką małą i torbę, jeszcze będę miała plecak z komputerem i z jedzeniem. Ale wszystko dlatego, bo w tej torbie będzie tylko poduszka. Teraz sprawdzam, czy się zmieści z kocem i z pokrowcem na kamerę. Dobra, ja na dzisiaj już kończę tego vloga. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!